Szczęść Boże, coś wam powiem. Przyjdzie czas, lecz nikt z żyjących nie wie, kiedy on nastąpi. I to jest pewnik, bo człowiek lubi słuchać sensacji, lubi oglądać takie apokaliptyczne filmy, jak Ziemia została zgładzona, pozostała tylko garstka wybranych. Ewangelia mówi też o tym wszystkim, co dzisiaj się dzieje. O wojnach między narodami, o głodzie, o zarazach. Ale to jeszcze nie jest koniec. Ten nastąpi w swoim czasie, którego my nie znamy. Bo my mamy być czujni, jak panny czekające na oblubieńca, by mieć ze sobą oliwę. Jak służący, by zaraz otworzyć drzwi, gdy Pan wróci. Jak ci, którzy otrzymali talenty, by je pomnażać, a nie zakopywać. Czuwać mamy cały czas. I tak też mówił święty Efrem, aby powstrzymywać się pytania uczniów o moment swojego przyjścia, Chrystus powiedział, nie wasza rzecz znać czasy i daty. Chciał to przed nami ukryć, abyśmy pozostali czujni. Jedno zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest ważne. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Ciekawość pcha nas ku temu, co budzi sensacje, ale dotyczy spraw mało istotnych. Przez to odchodzimy od tego, co zasadnicze i ważne. Jednakże ciekawość może też być dobrze ukierunkowana, bowiem zadając pytania, poszukujemy odpowiedzi. Poszukując, doświadczamy nowych rzeczy. Doświadczając, stajemy się odważniejsi. I tym samym, mając odwagę do poszukiwania, żyjemy pełnią życia. Jest jeszcze jedno wskazanie, które powinniśmy dziś uważniej rozważyć, a mianowicie nie trwóżcie się. Często lęk kształtuje nasze działania. On wpływa na nasze patrzenie na świat. Doświadczyliśmy tego i do dziś. Nie wszyscy się pozbierali, jak nastała pandemia. Wszelkie kontakty w wielu relacjach zostały ucięte. Bliskość ludzi została podważona. Wszyscy zamknęli się w czterech ścianach. Nikt nie zwolnił nas z myślenia. Pewnie jeszcze wiele takich chwil będzie, gdzie będziemy słyszeć czy doświadczać bliskości pewnych zagrożeń. Ten dzisiejszy tekst mówi nam jasno, by iść ku temu, który jest pokojem. Z jednej strony mamy czas na zbawienie i wypada nam z niego skorzystać. Z drugiej i tak nadejdzie koniec. Jednak to Pan Jezus przyjdzie ocenić nasze życie. Tylko czy my to wszystko wytrwamy? Mamy być otwarci na rzeczywistość, by pozwolić przez nią przemawiać Bogu, który właśnie taki sposób wybrał. To jest ciągle aktualne zadanie dla wszystkich wierzących. A co ze świątynią naszego serca? Czy ona także zostanie zniszczona jak ta, o której wspominał Jezus? Oczywiście. Gdy serce przestanie bić, skończy się wszystko. Dlatego tak ważne jest nasze tu i teraz, by zabiegać o najlepsze owoce wiary, nadziei i miłości. I dlatego ciągle muszę stawiać sobie pytanie, czy ja w swojej codzienności tęsknię za Bogiem? Czy szukam Go w różnych okolicznościach i wydarzeniach, które na mnie spadają? Czy pozwalam, by słowo, które słyszę, zakorzeniło się we mnie? Bo to często bywa trudne, bo do tego potrzebna jest cisza. W niej możemy usłyszeć jedno, jedyne słowo, które może przezwyciężać nasze lęki i dać nam prawdziwy pokój. Tym słowem jest sam Chrystus. A chcąc Go usłyszeć, muszę za wszelką cenę i z pełną determinacją zawalczyć o to, by świat nie zagłuszył Go. Bym nie poddał się pięknym słowom wielu mówców, ale poszedł za cichym i pokornym głosem Boga, który wybrzmiewa w naszej wewnętrznej świątyni serca. Niech Pan wam w tym wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.